Zbliża się koniec sezonu wakacyjnego. Specjalnie dla Was poddajemy analizie najtrudniejsze sprawy prosto z Sopotu. Chciałam przy okazji podziękować Polskim Kolejom Państwowym. Pociąg spóźnił się o 120 minut. Dzięki temu mogłyśmy bardzo szczegółowo przeanalizować budowę peronów na dworcu centralnym w stolicy i także wnętrze pociągu. Było to bardzo ciekawe. Dziękujemy, że nas wspieracie. I teraz zastanawiałyśmy się, co jest takim dominującym zjawiskiem w czasie letnich wakacji i odkryłyśmy bardzo taką kontrowersyjną tendencję. Otóż polscy mężczyźni rozbierają się w przestrzeni publicznej. Rozbierają się do majtek i takim zjawiskiem szczególnie bulwersującym jest to, że w przestrzeni publicznej można też zobaczyć mężczyzn karmiących dzieci. No, to jest kwestia i estetyki, i etyki. Będziemy o tym rozmawiać. Skąd się bierze to zjawisko? Nie wiadomo. Lewicowi ekstremiści powiedzieliby, że to globalne ocieplenie sprawia, że nie da się wytrzymać w ubraniu, ale ekstremizmy nas nie interesują. My mówimy z liberalnego centrum. Dowiedzcie się więcej przy kawie o sprawie. Zapraszam Was. Witam ponownie w Przykawie o sprawie. Witam moje dzisiejsze gościnie. Pani Rita Perlikowska, Liga Ochrony Mężczyzn. Witam, miło mi bardzo. Agata Szczęśniak, publicystka. Dzień dobry. Doktor Elżbieta Korolczuk, socjolożka. Dzień dobry, witam. Pani Elżbieta Jachlewska, polityczka. Dzień dobry. Rozmawiamy o zjawisku zaskakującej nagości mężczyzn w przestrzeni publicznej, o skutkach, przyczynach. Co z tego wynika? Pani Elżbieto, zaczęłabym od Pani, jak to wygląda z politycznego punktu widzenia? Przede wszystkim ja bym Pani redaktor przypomniała, że nasze koleje jeżdżą doskonale, a to, że się spóźniły 100 minut, no to było uczczenie rocznicy stulecia praw wyborczych kobiet. 100 minut opóźnienia na stulecie praw wyborczych kobiet. A te 20 to tak ekstra było. No ten 20, żeby dalej te prawa przez 20 lat jeszcze trwały, bo myślę, że to już czas, żeby tą sprawę zakończyć. No góra 20, rzeczywiście. No góra. Ja chciałabym nawiązać do tego, że 25 maja weszła ustawa o RODO i myślę, że mężczyźni no, nie pokazują się w ubraniach, dlatego że one mogą przekazywać dane wrażliwe. Przecież to może być policjant, może to być listonosz, może to być lekarz, no, albo marynarz, sędzia, albo gorsza. Sędzia, no to już w ogóle. W związku z tym no, trzeba ukrywać tą tożsamość, nie pokazywać i ja bym tutaj broniła, tak, mężczyźni, niech się rozbierają. Czyli polski sposób na realizację RODO. RODO, oczywiście, że tak. Ja nie wiem, czy to nie jest jednak kwestia takiego niezrozumienia, bo rzeczywiście wygląda na to, że Polacy mają pewne problemy ze zrozumieniem unijnych dokumentów. To też jakby można, szczególnie w takiej prasie bardziej radykalnej, ślady takiej krytyki, że rzeczywiście polscy politycy nie do końca rozumieją, jak realizować. I może to jest to, że jednak no może nie trzeba się rozbierać, może wystarczy bardziej stonowane ubranie. Myślę, że tutaj jest problem tego, iż ta ustawa nie była czytana w ogłoszeniach parafialnych w kościołach. Gdyby była czytana, to wszyscy by o tym usłyszeli. Jak w poprzednim odcinku o czytelnictwie panie tutaj rozmawiały i miałyście rację, tak, jeżeli informacja jest przekazywana, tekst jest czytany przez odpowiednie osoby, to wtedy jest rozumiane. Interpretowane. Tak, interpretowane. A tutaj samodzielne czytanie. No może by wiedzieli, doszło, tak, że nie toga, tylko szlafroczek na przykład. I to może, w zupełności wystarczy, nie trzeba świecić gołą klatką. Tak? Może doszło do samodzielnego czytania. No, nieodzowny jest głos Kościoła oczywiście, bo wydaje mi się, że z punktu widzenia Kościoła to jest dramatyczna dosyć sytuacja. Ci nadzy mężczyźni. No. Stanowisko Kościoła jest jasne. Rozbiór mężczyzny w upał to jest po prostu grzech. I Kościół ma jasne zasady, jak sobie z tym radzić. Pamiętajmy, że mężczyźni do XV wieku chodzili w sukienkach. Starożytna Grecja, starożytny Rzym, później średniowiecze i tak dalej. Suknia to jest ubranie odpowiednie dla mężczyzny. Kościół to praktykuje, Kościół to stosuje, kapłani Kościół to pory zaleca. Tak. Kościół to zaleca, także
panowie, jeśli nie macie sukienek, co w ogóle jest bardzo dziwne i powinniście mieć, szafy waszych żon, waszych córek, waszych partnerek stoją otworem, proszę korzystać, proszę chodzić w sukienkę. No ale co złego może być higienicznie właściwie, bo może spodnie też tutaj jakoś, no to nie jest idealny strój, ale czy to jakoś jest szkodliwe? Nie wiem. No spodnie, poza tym, że są szkodliwe z punktu widzenia moralnego, to jeszcze są szkodliwe z punktu widzenia zdrowotnego. A, no, rozumiem, że tutaj chodzi o ucisk na genitalia, no po tak, prostu jest... i o uwidaczniane genitaliów, no świecenie tym organem, tym świętym organem, ale on powinien jednak być zakryty, no, powinien być w tym używane tabernakulum sukni, a nie w spodniach, które pokazują no go rozumiem, wszystkim. No i rozumiem, że tu jednak musimy podnieść sprawę bezpieczeństwa dzieci niepoczętych, zamkniętych w no, tym tak, tabernakulum, tak, prawda? One muszą mieć odpowiednią ochronę i taką przestrzeń, przewietrzenie się. Tak. No przy tych upałach sami Państwo rozumieją, że jednak troszeczkę powietrza się przyda. Tak. Co na to Liga Ochrony Mężczyzn, Pani Rito, bo no, Wy się zajmujecie tym, jak zrobić, żeby mężczyźni jednak właśnie byli bezpieczni, czuli się dobrze. Co Wy na ten pomysł tego chodzenia w slipkach? Powinniśmy zmasować wszystkie nasze działania, wszystkie nasze środki, sposoby po to, żeby pomóc mężczyznom przejść przez ten bardzo trudny okres. Żeby ich chronić. Żeby tak ich chronić. Myślę, że oni znaleźli się w takim impasie, w takim wieku zamieszania. I w tym zamieszaniu trzeba im absolutnie, przez to zamieszanie, trzeba ich absolutnie przeprowadzić, trzeba im podpowiedzieć, trzeba im wskazać, trzeba ich zabrać i wyłączyć z tych przestrzeni, w których oni są właśnie zagrożeni. Mm-hmm. Myślę, że jest to szalenie ważne. Myślę, że mężczyźni po prostu sobie nie zdają sprawy, że chodząc, świecąc tymi klatami, tymi pośladkami i tak dalej, no po prostu proszą się o pokrywanie. Prowadzimy właśnie tak? takie grupy wsparcia, takie grupy samopomocowe, w których uświadamiamy mężczyzn, tłumaczymy im, w których miejscach oni są narażeni. No bo taki mężczyzna, jak rozumiem, w slipkach, który idzie ulicą, jeżeli coś się wydarzy, a jeśli sam się coś o to prosi, wydarzy, tak, to przecież o co zapyta policja? W co byłeś ubrany? Tak? O której szedłeś? Czy było ciemno? Czy jasno? Tak? No i jakby no tutaj te odpowiedzi wydają się oczywiste i będzie wiadomo, czyja to wina, tak? Dokładnie. Z tym poczuciem winy, a wielu mężczyzn ją ma, z tym poczuciem winy oni sobie naprawdę bardzo, powiem kolokwialnie, słabo radzą. Stąd przepracowanie poczucia winy u mężczyzn, którzy się rozbierają, moim zdaniem jest absolutnie fundamentalną rzeczą w tej chwili na ten czas. No trzeba po prostu chronić mężczyzn przed tymi rozseksualizowanymi kobietami, no najlepiej właśnie za pomocą na przykład sutanny. Tak, sutanny wydają się, ale co zrobić, kiedy już jednak jest taka sytuacja nagminna na polskich plażach, czyli właśnie mamy tego mężczyznę karmiącego dziecko w negliżu, tak, w slipkach. Wspomniała Pani o problemach moralnych i estetycznych, ale umówmy się, to są też problemy epidemiologiczne, tak, no takie dziecko, przecież ci mężczyźni często tutaj, prawda, włochato jest i tak dalej, no kłaczek wpadnie i takie dziecko się może zadławić, więc to jest naprawdę też poważny problem zdrowotny, no musimy z tym walczyć, musimy tych panów ubierać i tyle. No tak, no zresztą jakby taki nakaz depilacji to by było chyba za dużo. Ja sama, kiedy karmiłam dzieci, to no, w ogóle nie depilowałam piersi. To tutaj nie ma innej możliwości. No, a też... Żeby ich chronić, musimy ich jednak troszeczkę podporządkować. Też ja po prostu... w swoim programie, przepraszam, mam darmowy krem do depilacji dla mężczyzn. O, ta bezpłatną recepta do apteki. Szczególnie dla ojców. Jak szczególnie dla ojców. Tak. Jesteś ojcem, depiluj się. Tak jest, my to mamy w swoim programie, także głosujcie Państwo. I estetyka, i epidemiologia, wszystko w ten sposób zostanie załatwione. Tak, a zwłaszcza kiedy coś takiego się już wydarzy, no to wiemy, że na przykład, nie wiem, w restauracji czy gdzieś, to można wtedy zaprosić takiego pana z dzieckiem, nie wiem, no, choćby do toalety. Tak, no nie musi przecież tego robić na widoku całej innej części ludzkości. Bo to jest nieestetyczne i to jest fakt, no, niestety. Tak, my przygotowałyśmy, ponieważ rzeczywiście to jest taka plaga, z którą w tym roku już sobie nie poradzimy, ale ponieważ to jest dobry moment, żeby zacząć myśleć o kolejnych wakacjach,
to przygotowałyśmy taki krótki poradnik, po pierwsze, jak plażować we właściwy sposób, jakie stroje mają sens. Poradnik dla mężczyzn, oczywiście. Oczywiście, tak. Jakie stroje mają sens, jak to zrobić estetycznie, etycznie, moralnie. Zapraszam Państwa, zobaczcie. Mężczyźni plażujący w strojach klasycznych. Strój dostępny praktycznie dla każdego chętnego, bezpieczny, estetyczny, etyczny. Mężczyzna w tradycyjnym polskim stroju plażowym, inspirowanym modą liturgiczną, bezpiecznym, przewiewnym. Mamy tu do czynienia z bezpieczeństwem nie tylko samego plażowicza, ale też dzieci niepoczętych. Jest to rzeczywiście taka najbardziej patriotyczna formuła. Ponieważ nie każdy rzeczywiście może sobie pozwolić na taki odpowiedni strój plażowy, nie każdy ma żonę, zna księdza, może pożyczyć suknię, to niektórzy radzą sobie na inne sposoby. Spotkałam mężczyznę, który znalazł sposób na to, że chociaż musi być w zipkach, to korzysta z plaży bezpiecznie. Czy pan jest rozebrany? Tak. No to rzeczywiście po prostu parawan musi być dużo wyższy, tak? I co pan robi, kiedy pan chce się wykąpać? Zaczynam się powoli czołgać jak najbliżej wody, tak, aby żadna kobieta na mnie nie spojrzała. A, chodzi po prostu o to, żeby ciało jak najszybciej zniknęło pod wodą. Tak, dokładnie. Możemy zobaczyć, jak pan to robi? Tak, właśnie miałem zamiar się wykąpać. Bardzo prosimy. Dziękujemy panu. Jak widać, są sposoby na to, żeby w przestrzeni publicznej jednak zachowywać się właściwie. Macie teraz państwo, a zwłaszcza panowie, mnóstwo czasu, żeby przygotować się do kolejnego sezonu letniego, żeby wkroczyć weń w odpowiednim nastroju i stroju. W tej chwili dziękuję moim gościniom. Rita Perlikowska, Agata Szczęśniak, Elżbieta Korolczuk, Elżbieta Jachlewska i do zobaczenia Państwu.